Piłkarze Włókniarza Głuszyca w ostatniej kolejce podejmowali błękitnych Owiesno. Zapraszamy na fragmenty drugiej połowy spotkania. Od momentu, gdy zawitaliśmy z kamerą na stadion w Głuszycy, gospodarze prowadzili już 2-1. Bardzo ciekawa pierwsza część spotkania. Przyniosła nam dwa gole. Ale drużyna z Głuszycy już na początku drugiej części gry podwyższyła rezultat meczu na 2-1 i zaczęła atakować. Tu jednak, tak jakby na przekór temu, co widzieliśmy, błękitni dwukrotnie bliscy pokonania bramkarza popularnych gladiatorów. Gospodarze cały czas nie rezygnowali z tego, by podwyższyć ten rezultat i jest teraz okazja, wykorzystana akcja, sytuacyjne uderzenie w polu karnym, Patryk Rangel, 3-1 dla Włókniarza. Kolejna akcja gości, świetna interwencja w bramce golkipera miejscowej drużyny. Jeszcze jedna piłka wrzucona w pole karne. Jeszcze jedna okazja na zdobycie bramki, ale tym razem akurat to skończyło się tylko na strachu. Włókniarz odpowiada. Nie było jednak łatwo tutaj przedzierać się bardzo ciekawie grającej drużynie z Głuszycy. Dużo gry kombinacyjnej, dużo technicznych zagrań. Tu jedna z takich piłek, jakie proponowali gracze z Brazylii. I kolejna próba rozegrania piłki w szybszym tempie skończyła się na wycofaniu jej w szeregi obronne, skąd natychmiast zagrano głęboko w pole karne. Uderzenie z pierwszej piłki, jest już 4-1. Bardzo ładne uderzenie, bardzo ładna bramka, bardzo efektownie wykończona akcja pokazała, jak dużo trio z Brazylii znaczy dla Włókniarza Głuszyca. Błękitni nie rezygnowali jednak z tego, by zmienić ten rezultat na korzyść. No i tutaj było kilka takich prób pokonania golkipera miejscowej ekipy. No niestety na pierwszy ogień poszła kontra. Patryk Rangel, dośrodkowanie, broni bramkarz gości. Jeszcze raz próba uderzenia. Piłka jednak wychodzi poza boisko. Tutaj próba zaskoczenia gospodarzy. Tym razem jednak gola nie było. Jeszcze raz Włókniarz przed szansą na bramkę. No i kolejna próba wejścia w pole karne. Gospodarze cały czas starali się tutaj zaskakiwać różnorodnością rozegrania. I jednak, tak jak widzieliśmy, ta piłka nie za każdym razem wsłuchała się ofensywnie grających graczy. Gospodarze musieli więc cały czas być czujni. Razem rzutka piłki w pole karne. Jeszcze jedna próba strzału. Blisko byli tutaj piłkarze błękitnych Owiesno do tego, by zmniejszyć rozmiary porażki. No, nie udało się wcześniej, będą więc próbować w kolejnej próbie. Już zdecydowanie łatwiej było umieścić piłkę w siatce, jest więc 2-4. No ale tak naprawdę tutaj w tych ostatnich minutach, zamiast gonić wynik, dużo więcej do powiedzenia mieli gospodarze, którym udało się ostatecznie wykonać jeszcze jedną akcję, po której umieszczona piłka w bramce uradowała miejscowych kibiców. To właśnie to uderzenie, 5-2, koniec meczu, który przynosi komplet punktów Włókniarzowi. Po meczu jeszcze uroczystość, na którą czekali wszyscy piłkarze. Oglądane sceny zawsze cieszą, radują tutaj bohaterowie tego, jak i kilku innych poprzednich spotkań, między innymi Patryk Rangel, numer 17 na koszulce, Pedro 8. No a tu widzimy prezent od kolegów z drużyny,
dla świeżo upieczonych rodziców. Sympatyczne śpioszki z herbem klubu, takie rzeczy zawsze cieszą, zostają w pamięci na długo. Także i tym razem wielkie gratulacje i no cóż, na pewno życie tego pana zmieni się nie do poznania, ale oczywiście będzie to bardzo ciekawa droga życiowa.